Szczepionki nie dla wszystkich. Izrael w ogniu krytyki. The Guardian. Izrael w ogniu krytyki w związku ze szczepieniami na COVID-19. Palestyńczycy są dyskryminowani? Organizacje broniące praw człowieka alarmują w sprawie sytuacji w Izraelu. Choć kraj prowadzi szeroko zakrojoną kampanię szczepień i pierwszą dawkę otrzymało już około 10% populacji, Palestyńczyków mieszkających na terytoriach okupowanych to nie dotyczy, informuje The Guardian. Kampania szczepień przeciwko koronawirusowi w Izraelu trwa od 2 tygodni, a służby medyczne wykonują przeszło 150 tysięcy iniekcji dziennie. Centra wakcynacji zostały ustanowione na miejskich placach i na stadionach. Mogą się do nich zgłaszać wszyscy mieszkańcy, jednak osoby powyżej 60 roku życia, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, opiekunowie i osoby z grupy wysokiego ryzyka mają pierwszeństwo. Reszta otrzymuje szczepionki, jeżeli akurat nie ma osób z grup priorytetowych, aby rozmrożone dawki się nie zmarnowały. W praktyce na terytorium Izraela widoczna jest jednak jaskrawa różnica w traktowaniu bogatszych i biedniejszych nacji, zwraca uwagę The Guardian. Co prawda Tel Awiw rozprowadza szczepionki po całym obszarze kraju, w tym po palestyńskich terytoriach okupowanych, jednak trafiają one wyłącznie do osiedli żydowskich, a zamieszkujące wokół miliony Palestyńczyków mogą to tylko obserwować. Obowiązki okupanta władzy autonomii palestyńskiej, która sprawuje władzę w ograniczonym stopniu, usiłują zdobyć szczepionkę. Z powodu skromnego budżetu nieprędko będzie to możliwe. Około 20% Palestyńczyków ma zostać zaszczepionych w ramach programu COVAX, mającego wspomóc biedniejsze kraje, jednak dawki z tego programu mogą być rozprowadzane dopiero za kilka miesięcy. Resztę szczepionek Palestyńczycy będą musieli pozyskać od firm farmaceutycznych. Izraelskie, palestyńskie oraz międzynarodowe organizacje humanitarne oskarżają Izrael o unikanie moralnych i prawnych zobowiązań wobec Palestyńczyków, jakie ciążą na nim, jako na państwie prowadzącym okupację, w czasie pandemii. We wspólnym oświadczeniu 10 organizacji broniących m.in. praw człowieka przywołało artykuł 56.4 Konwencji Genewskiej. W jego myśl okupant ma obowiązek zapewnić przyjęcie i stosowanie środków profilaktycznych i zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i epidemii. Tam, gdzie braki budżetowe wynikające z długoterminowych ograniczeń narzuconych przez okupację i blokady ograniczają zdolność autonomii palestyńskiej do zakupu i dystrybucji szczepionek, Izrael musi zapewnić niezbędne fundusze w ramach swoich zobowiązań prawnych, napisały organizacje we wspólnym liście.